400. Tolmyrze drogi. Tolmyrze drogi. Be a man. Be a man. Real man. Nie wiem, czy witałem. Dobra, robimy tak. Pa 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 pa. Kocham Twitch TV, jak to za to jak działa. Od Senu Ratowicza nie widziałem. Yeah, yeah, yeah. Like you. Jakaś lampa, jakaś puszka. Siema dziadek, jaki bilans dzisiaj? Siema, nie pamiętam. I don't remember. Jak niestety już nie pamięta rzeczy. Aha. Pa 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 pam. Trochę lipka, lipka, trochę lipka, lipka. Idealnie podniosłem żadnych surowców. Chyba, no musiał być abstrak. A nie mam czego użyć. Ajajaj, can you stop for a moment, for a while? No zostaw tego Gresia, no. Ale cię za te bloki to ci się należy. Kok, nie powiem gdzie. O kurna, dobra, ja to akurat już biorę, bo to jest skandal. Za te bloki to dwa koki. Dwa koki w dupala się należą. Jaka dzisiaj kopie na swoje ziemię, kopciuszek. Jezus. Jeden, jeden. Kolejna lampa, tam jest czapka. I want this czapka so much. Tak mały to zrobię. Mały. Godziny trzeba ustawić tak, żeby mi się nie pogibały. Dobrze, są. Nie! Kit. Treat me like a stranger, na 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 na. Dobra. No wydaje mi się, że pójdę tu. Zrobić też tak. Zrobić tak. Zrobić również tak. Tak. Bierz czapę, biorę czapę na głowę i jedziemy. Wady deki. Uff.
Drewna nie podniosłem żadnego. Ani drewno. Ani drewno, much, much, very much. To było drewno, ale no nie bało, nie było jak go teraz podnieść. Panie Marinku. Oj! Dobra, tu nic nie ma. Dobra, bierzemy sobie teraz tam towaru. Potem chyba idziemy, nie wiem, przez ten spell power tu. Nie skończył już dawno. Najlepsze, że się jeszcze nie zaczął, a już się skończył. Fenomen. Za te morale to wam się należy, wiecie co? Kolejne trzy penisy, no. Kolejne trzy penisy proszę zapisać na konto zawodników. To jest 2 all. Kurde, no 2 all, ja mógłbym już breaka kręcić. Mamy dwie części ogra. Jest mój kolka, jak powiedział. Tak jest. Dawanie staremu towera. Nie, to są ludzie, ludzie są głupi. No. Podeser towera. Jak tak można by być? Takie rzeczy wyczynić. Tu są prędzej kremliny, nie? Gagri! Okej. Okay. Nie expect that. Tu nie mam many. Tu jakie rzeczy są? Kurde, ale tych wiwer nie za to chuj co. Ja po prostu break. Next. Z break? Forehead? Drewna nie mam. Na Hydrie jest, wiem, że na Hydrie jest, ale... Wiem, że na Hydry jest, ale kurna wolałbym troszkę inaczej. Chyba, że zrobić Hydry, zrobić Neka, zrobić Orba, regnąć za Umanę. Potem po skosie do mida i dosłownie prosto w oponenta lecieć. Też jest jakaś opcja. Weź go szybko zniszczyć ze względu na jego cepencję, tak. Tak, dlatego no jestem 1, 2, 3, jestem gotowy do breaka. Steady, ready, go. Ale jeszcze kwestia, że mógłbym iść tutaj przez spell power, przejąć zamek, ale to tak trochę tura straty niby, czy nie? Czy to jest tura straty, jeżeli bym poszedł teraz po spell power, poszedłbym sobie tu i wychodził tak i tak. Chyba trochę strata jest, nie?
here without you, Wizu. Czarny koń tam jest. Kurna, czy tego czarnego konia będzie od groma, czy nie będzie od groma? Najgorsze, że ten koń to jeszcze w apie jest. No jest tam parę itemów. You and me. Zaczyłem Gina. Podoba mi się to. Horda. Au, au, były duże plany, ale plany poszły się jebać za przeproszeniem. No. No. Kurde, no nie fajnie się zrobiło. No nie fajnie się zrobiło. Dobra, wychodzę górą. Wychodzę górą, break zrobiony. Market, market, tu zrobić market. Dobra, tyle co zamek przejąć, nie? 2, 4, no 1, 2, 5. Ajajaj, ajajaj. And it's getting late. Let me jump. Jump, motherfucker, jump. Kolego, sporo ciebie jest, bardzo sporo. Triple boli tytana. Tolmyrem, pan na łeb upadł. Dobra, na razie chyba do mida jadę. No tutaj będzie tego sporo, to może być 200k expa, znowu się mogę nadziać na polca, no nie chcemy się nadziewać. Na razie jest szarża do mida, nie wiem, no będę musiał go próbować tam zonować potem. Ciężko już będzie go zolinować. Jakbym 1, 2, 4 był tu, no to jeszcze pół biedy, ale nie wiem jakie to były breaki na moją scoutingu. Kurde, no jakbym miał to zrobione w poprzedniej turze, to by było S, ale za dużo tego jest. I za ciężki strażnik, nie jakieś dendy, trolle, cokolwiek, no to byśmy to rąbnęli, ale... A teraz to już jest troszkę późno za późno. Macie po prostu z buta do bida. Normalka w lolu dało, oj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 
Any nice items po drodze, coś tego? Any nice items. Oh, dog shit. That's nice. Ta... droga to niby jak kurde paja prowadzi? Ale syf, kurwa, nic do mida nie zostaje. Ulala. Brak scoutingu wcale nie pomaga. Wcale, a wcale. Nie wiem, full builda 18 minut. Jezus Maria. Pikopi mnie bierze. Nie widzę scenariusza, w którym gram late'a, to be honest. Zajdy, Nyxy plus węże. Więc jak dam mu zagrać Nyxy, to jestem martwy. Jak dam mu NCPNC, jestem martwy. Więc no nie za bardzo. To jest niezły zestaw. Zestaw małego dziadka. Miedzionek. My old timer? I don't know. I don't know. Big noby, big noby.
ta walka będzie kurwa wesoła. Chyba. Okej. Okay. Ja, questi. Dobra, śmiem twierdzić, że tego shielda byłbym w stanie teraz jebnąć. Ale najpierw pizdę zawężę. To nie zmienia faktu, że all-in jest niemożliwy już w tej grze. No jest po prostu too late. It's too late to apologize. Too late. Chociaż może jeszcze jakaś tam mała szansa, cień szansy widzę, ale... Taki kurcze... Nie! Naprawdę cień. Orła cień. Ten zbiórka nadzieja śledzia, że Jakub Wiech będzie grał w H3 charytatywnie. Nie widziałem. Kurde, no liczyłem, tak, liczyłem na Feniksy. Jak na nic innego. Ja kiedy Mario Bros. Kar się ma za 5 minut. Abstrakt nie ma abstrakt, okej. Ale gówno. Nie, musiałbym zrobić jeszcze KP. Albo lecieć na niego jak wariat, już bez KP. Siedem, 17, 2, 8. 9, 19, 4, 10, czyli dwójka olka podniósł. Okej. Daj mi w końcu to, co chcę. Czyli Feniksa. Firebirda. Cokolwiek. O Boże. Dobra, no będę go gonił po lice. Na tyle many, żeby pójść po ten zamek. Nie wiem. Nie mam tyle many, żeby pójść po ten zamek.
Nie. Jak on za 500 pensje, to ja leżę. To ja leżę 100%. On pewnie będzie wychodził w next. Rękawiczek nie mam, brakuje mi soja, brakuje mi butów. Zobaczymy, w którą stronę pójdzie. Najbardziej on teraz zrobi topę, bo na pewno robił dwójkę olkę, no jest 1-3-2, więc albo topa i dwójkę olka, i albo teraz wychodzi topa. Zależy, jak będzie miał ustawiony na biomie. Ale no jestem nastawiony na to, żeby go dojeżdżać. Pytanie, jak długo go będę mógł gonić. No taka prawda, że te moje staty to nie są jakieś takie staty perma, no może trochę tego ataku nawet. Jak on mi wyłączy spell power później, to wyłączy mi go w 100%. Ile on tam będzie miał? 75% recepencji może mieć, więc ja nie będę miał castów, on będzie miał casty i ja leżę. No teraz już nawet nie ma jak się przestawić na granie mida raczej, nawet jakbym chciał, nie wiem, te Feniksy zagrać czy coś. Pytanie, czy nie masz rzutki do OBS-a za... Pisałem, że wychodzi 9-19-40. Nie wiem, może ogień, księga ognia na last spot, albo armorer, ale jak będzie do lewego szedł, no to ja też idę do lewego, idę przez Firebirda, a wtedy jak będzie szedł do dołu, to po prostu na skos, na drogę idziemy. To się wyjebałem, bo na Steam Rapsie to only, pozdrowienia dla czatu. Tego. Leslie, dzięki czego za, ile tam mamy, 11 miesięcy subika, witam, witam. Dobra, czyli on idzie po dół, to ja też muszę iść po dół i to szybko. Pam, pam, param, pam, pam, pam. Ja masz szczuplak. Ja pierdziele, no warcy diabły blinded, żeby cię... Kurwa, żeby się życiu szczęściło. A jak przyjebie tym chainem, to zaboli. Róbmy po prostu tak. Ale hamówę dostałem. Jeszcze pewnie za gówno, nawet nie wiem co tam jest. A jak? Za księgę wody. Zostaw mi tylko te inkliny. Nie, marzenie świętego łba. Magowie też mi padną, a i tak. Jestem na dwóch pojebach, mój 50 złota. Oh boy, oh boy. Troszkę skamas, no, troszkę skamas. Dobra, jakby się udało dobrać to i zrobić po prostu dedeki na jego zamek, to będę pipu glad. Taka darcy diabły gówno puszka, co jeszcze? Żeby to nie było 200k expa, błagam, błagam, błagam na kolanach po prostu już. 10, 19, 5, 15. On się wycofał, gówno dostał wstępnie. Albo skitrał, kurna exp! Jestem prawie pewny, że exp. No ile jeszcze będzie mnie ta gra dupcyć w tej partii, no? Już trochę mnie wydupcyła. 99% że to exp jest. Wątpię, żeby Felix. Firebird, okej, okay, jednak. O oh no, wybiegam. Ale
Zabrakło mi tyle co nic. Wow. Tyle co nic. Mam już tutaj pierwsze rzeczy, będzie dobierał, które będą mnie dyptać. Soj buty, to tutaj soja i butów to nie mamy. Dużo wyvern, ale skandal. No spróbujemy coś tu wykombinować, ale ciężko. No mi zaraz wyłączę SP. Zostaje jednego bisa. Mam nadzieję, że tych bechów jeszcze jest sam biały bech, jest ich od groma i cię wyłupią w pupala. Jest top, jest spell, jest item, jest tego. Poza tym nie ma za dużo. W sensie, no jest topa, no pytanie co topa da. Na razie mu się z tymi bechami trochę schodzi. Ta pustynia jest tak rozjebana po dolin. 3 dni, żeby dobić do oponenta. Kurde, szkoda, że to są zwykłe białe tego, szare bechy. No ale zrobił, zrobił. Nabierze neka, nabierze spell power. 15, 22, 8. No mi już wyłączy połowę spell powera, już mi teraz wyrzuci. Tu schodzi topa. To jest soj na minusach, nie mów mi, że to jest soj na minusach nawet. Ja tak, on mi spell power wyłączy, to już jest koniec. Chyba, że się jakoś wybronił u niego w zamku. Kurde, najgorzej, najgorzej. Dobra, ale timera nie mam, no może też trochę armii stracić, czy tu, nie? Co ty tam robisz? A, widać, że ucieka. Dobra, jak bardzo mu staty skoczą, muszę to sprawdzić. 10, 19, 5, 15. 10, 19, 5, 15. Okej, okay, nie jakoś turbo. Opa, opa, 40, beszka zapem. Tam widziałem. A ta droga to... A ta droga to niby gdzie? O, no nie stać mnie inaczej. Idzie w tą stronę? O ja pierdzielę, i zakręcony precel mi się trafił jeszcze na dokładkę. Ja mam many, żeby tu dostać, ale lipa. Nie mam many, żeby tu dostać. On będzie to odbijał? Możliwe, że będzie to odbijał. Czy on coś tutaj dostanie? No niewiele, no niewiele. Bez many zostaniesz, no nie mogę zostać bez many, więc ewidentnie się cofam. No jest duża szansa, że będzie po prostu odbijał, czy będzie szedł po kolejną, nie wiem. Znaczy on tutaj niby zgarnął tą turę, półtorej, ale będzie odbijał z tego co widzę. No bo to jest bardzo łatwe odbicie, jakby nie patrzeć. No w teorii i w praktyce wiem, że tu za dużo nie ma, no praktycznie nic tu nie ma. Tak. Chciałbym iść tam, tylko wtedy go wpuszczam w Sajna. Niby po nic, kurwa, no jaka ta gra jest trolująca mnie, jeszcze te arcy diabły i to gówno i to wszystko. A ty temów tam je podnosiłem. Ale harde dedeki. Chłopce tam, o, że tam jest, jakieś rzeczy tam są, jeżeli dobiegnie. O ile dobiegnie? Dobra, no ja z kos do jego zamku. Kosem idę. To jakiś turbo wolny nie będzie. Więc może dorwać jakieś rzeczy. Dobra, dostanę tu rękawiczki i raczej mogę je podnieść. Sporo zmienią, sporo zmienią. Czyli 1-3-7 wejdę na ten zamek i w teorii będę mógł jeszcze na jeden zamek skoczyć, tak? No i będzie trzeba to zrobić. Nie, mi się wydaje, że to może być soj na tych minusach. Jeżeli to jest soj na minusach, niech mnie coś chroni. Od groma mięsa, ma trochę wyvern. Ma już trochę statu. Sam muszę chyba zagrać encepencję. No, chyba tak będzie trzeba zrobić. Tak długo walczy z tymi rzeczami. Te wyverny ważki. No, drink do życia. Pytanie, czy on może dobiec do topy? Ile tu zrobił? Trochę kroków zrobił. Z 500-700 do deki. Raczej nie broni. Albo nie wygląda, jakby miał bronić. Hmm.
Na razie kasla tu stawiamy. Plus taki, że on już nie może jakoś turbo dużo pokraść z tej pustyni. Ja tak naprawdę musiałby iść po kolejny zamek. Jak pójdzie po kolejny zamek, to jedę po kolejne rzeczy. O, jak będę szedł po ten jego zamek stąd, to myślę, że wezmę Wiwerdę, wezmę Spell Power i wezmę tylko zamek jeden. Bo jakby nie patrzeć, muszę pozwolić mu już wejść tędy, bo nie mam jak zareagować. Po prostu zebrać te Wiwerny stąd, zebrać to, DD na zamki. Wydaje mi się, że tego zamku nawet nie warto na razie odbijać, no chyba, że chcę go wpuścić po prostu, nie chcę go wpuścić na side. Ma 99%, że on teraz będzie chciał z podziemi pójść tu na ten bok i dozbierać dalej Spell Power. A 99%, że to się właśnie dzieje. Więc w teorii jakbym dograł jego armię czy tej wiwerny, może dograć wiwerny po prostu do tego syfu. Teraz sprawdzimy, ile miałem tutaj racji. Tak, poszedł tam, obvious. Mógł mi wiwernę zabić i kręt. Dobra, trochę wiwern się pozbył i trochę wiwern do mnie przyszło. Pytanie, czy się cofnie w podziemia? Nie wiem. Jeżeli się cofnie, ja walę DD tu, no bo dalej ten spell power, jakby nie patrzeć, będę brał. No jest duszony, jest duszony. Ja wiem, że już on ma przynajmniej 45% encypencji, przynajmniej. Ten zamek muszę na pewno też dobrać. Kurde, jakby nie patrzeć, musiałbym zabrać te dwa sajdy. Dlaczego musiałbym zabrać te dwa sajdy? Bo inaczej chłop wejdzie mi zawsze do tego zamku i będzie chciał się tu bronić. Po co TSP? Nie lepiej bojowej armię teraz pakować. W sensie TSP jest po prostu po drodze już. I tak muszę zabrać mu zamek z podziemi. Więc tak zwana rotacja po drodze. I no tylko dlatego. Normalnie bym tego nie robił, ale muszę też to odbić i to odbić. Potem muszę tu wybudować z kasla, żeby się defić ewentualnie idzie. Więc tylko tak zwane staty po drodze będę zbierał. A ja obstawiam, że albo będzie trzaskał tu, albo nie wiem. Co ja potrzebuję, butów potrzebuję. To jest 7 statu. Dobrze, że też trochę tej armii poddupiłem. No, tych wiwern parę jest. Na przykład te spell powery będę brał, jak będę szedł po ten zamek, nie? Jak będę szedł po ten zamek, to jakieś ekonomie. Tylko najpierw będę chyba szedł do tego zamku, bo będę musiał jeszcze tego koła odbić, obstawiam. Czy on ucieka w side? Tak z side nie wiadomo co. Czy ja jestem w stanie go złapać? Jestem w stanie go złapać. DDD. DDD. To i gdzieś tu. DDD. Kurwa, jest szansa. Jeżeli... DDD. Nie, on stoi mocno poza, nie? Nie, chyba za bardzo poza stoi, żebym go miał schwytać za jaja. Wydaje mi się, że tak. Wykupił wiwerny. Wykupił wiwerny, pytanie czy ma diplo. Nie powinien mi zabrać, jeżeli ja... Znaczy, jeżeli jest odciążony, no to jest szansa. Dobra. Ten spell power mi dużo nie zmienia, no ale muszę po prostu zamki odbierać. Bo to, że on wejdzie w side'a już jest pewne. Dobra, teraz muszę iść po ten zamek robiąc ekonomię, tak? Więc zrobię to, prawdopodobnie zrobię to i zabieram ten zamek. Zabieram to. Najgorsze, że ma cały side tam dla siebie. Jeżeli będzie dużej armii, no to w tym zamku zawsze się wybronię. Prawie. A mi się wydaje, że pewnie ląduje tutaj chłopaczek. Soj buty, soj buty.
Tak, on idzie tam, więc trzeba po prostu lecieć tu. To też może być jako armia, jakby nie patrzeć. Jakie dałbyś mi życiowe rady? Życiowe rady? Nie wiem, dotyczące czego? Nie być kurewką na pewno, Hawk. Nie myj rąk? Nie no, rączki trzeba myć. Sprawdzał co mam, przyglądał mi się. Dobra, czyli on wchodzi na zamek. Na armii można się powoli tam bać z jego strony. No, wydaje mi się, że najpierw to zabieram, tak? Wydaje mi się, że najpierw zabieramy to. Tu będę miał buty. Buty bardzo ważne. Kurde, jakbym dostał armorer laspad, byłoby fajnie w sumie. Żeby walić w duecie, to trzeba mieć kolegów. Poczekaj, ciach, ciach. Tawerna, tu mogę tawernę zrobić w sumie. Tawerna, na tym idzie cokolwiek w sumie. Firebirda dobierzemy. Nie, czy to jest jakoś rozbudowane? No nie. Ale Mida na pewno muszę już zacząć budować. Tu od biedy nawet mogę skoczyć na ten kamień, żeby mi się jakikolwiek kamień jeszcze robił. Nie wiem, może. Albo DD tu, but tu, DD na buty? Może tak byśmy zrobili? Ma gąskę jebanie, żeby diplo nie miał. Lepszą ekonomię niż ja, czyli musi mieć gąskę. O panie, ale przyfarciło się komuś, widzę. I to nie lekko. Przyfarciło się komuś i to nie lekko. Armora, ręce, pensja, I'm dead. Czyli muszę zaryzykować znowu. I'll take the risk. A jak nic nie dostanę przy tym ryzyku, to niech mi ręka. Cokolwiek. You serious? Serio, nic nie dostanę? Topa. Nie wiem, czy ja tej topy nie muszę zrobić. O ile sięgnę. Kolejne kobiety. No nie, żebym coś dostał, nie żebym coś dostał. Nie żebym coś dostał. 27, 30, 28, 34, 28. Quite dead. Nie no, w jedną turę podwoił staty, chłop. W jedną turę podwoił staty. Nie wiem, chyba pójdę zrobię turę. Jak je nam idzie, to odbije mi biom. Obstawiam, że taki jest jego plan. Jeśli Wyvern. Albo się z nim napierdzielam, gdzie na open fieldzie raczej nie mam jak wygrać. Oddanie Mida równa się też troszkę GG. Bicie się z nim tu, no niby w teorii mogę siedzieć potem na biomie u niego, ale tam musiałbym mieć max NCPNC, no nie mamy czegoś takiego. No, obstałem, że wiem, jak to się zakończy, ale. Nie wiem, na open. Nie widzi mi się bicie. Totalnie nie. A, i dalej tu górny jest. Aha.
buciki. Czemu ja tutaj nic nie mam? To jest największe pytanie. Ja pierniczę, nie wiem co to ma znaczyć, ale nie jest to śmieszne. Tym bardziej tu nic nie mam, ja pierniczę. No nie jest to totalnie śmieszne. Stary, gdzie armia? Stary, nie ma. No nie wiem, dedeki, no będzie chciał się bić. Będzie chciał się bić, bo mi wyłączy całe spell power i mi wyłączy. Nie, fakt, że chyba ja też zostanę agro. Będę musiał grać agro. 21, 28. Basic ogień nie za bardzo mi pomoże. Znaczy, może pomóc. 20, czyli aż tak mi nie wyłączył, jak bałem się, żeby wyłączy. Wiemy, że ma orba. Tylko nie wiem, czy ja i tak nie gram cudzysłów all-in. Czyli wierzam z Chainem anyway, pomimo że on ma tego. Raczej tak. Raczej tak. Pamiętam, że ma 16 spell powera więcej. Pam 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 pam. 19. Pytanie, ile ma magii też. No to trzeba jeden. Dobra, ile lat pasywka 116. Zbijam 70. Czyli robię 500. 15, tam 530 liczmy z górką. Tu jest odbicie. Tak, już mam dziurę w murze, więc lipa. Mur rozbity, ale i tak muszę chyba się o ten mur świeżbić tutaj z nim. To będzie bardzo ważną jednostką do utrzymania pozycji. Hold position. O, szkoda, że tutaj kasla nie ma. Jakby miał kasla. Nie wiem, czy ten mur by pękł. Pewnie by i tak pękł. Słoik by pękł. Będą burzaki. Jeżeli nie zabiję tego gołębia od razu, będzie super. Wtedy będę po prostu tradeował. I can't po prostu. No nie powiem, uratowało go to jak sam skór. Kurczybyk. Widziałem starego, chyba muszkieterę Kejka. Tam. Działaj, segitam.
Poczekaj, co ja bym tam puścił? Pyro, Sweet. Słabe propozycje, jak będzie to. Specyficznie zagrane. Surrender. Chyba strollował fest. Takiego TF-a dojebał chłopcze do głowy ma. Chyba najgorsze hipno, jakie widziałem w życiu. Surrender. Ten Tazar to jest sobie tego widzi więcej niż najlepsi gracze, odpierają takie rzeczy jak walka, że nowi gracze by czegoś nie zrobili. Czasami mu się zdarzy, przyznam, odpierdzielić jakiś gruby szajs. Cześć myszeczko, siema panie Bolczaku, witam. Ratuj się od Pawliwos, chłop strolował trochę. No to była najgorsza hipnoza ever. Była najgorsza hipnoza ever w sumie. Dobrze, że tutaj wybudowałem tą zamek Cytadelę zawczasu. Tylko no nie zdążyłem w zamku bezpośrednio zrobić, nie? Nie ma jak błota zbić potem. Chłop nie ma potem nawet jak błota zbić przewagę. GG! Tak!
tak jest! Los nie sprzyja, ale stary i tak zrobi roboty. Dobrze. Tak jest, Polska górą. Krótkie można. A te subkiciki ostatnio coś tam będzie można. Zaraz spojrzymy. TFP, next. MWCDO. Oj, najpierw miałem sprawdzić co dostał. Klatę, co pensji nie miał, miał dużo spell powera. Miał Riga, miał amulet, miał speeda. Brakowało mu butów tabardu, ewentualnie tej klaty NCPC, żeby całkowicie mi spell power wyłączyć. Na dwójkę Olkę się jeszcze tutaj natknął. Więc też sporo. Jestem ciekaw, co tam za itemy miał. Mi się wydaje, że to mógł być soj na minusach. Tu gąska. Nie, to był KP na minusach, ulala. Zestaw małego antyolinera, ulala, jest KP, jest czapka, jest neck, jest... Ciekawe, czemu się wcześniej nie bronił. Widzę...